No, ogromnie się cieszę, że mogę skierować się ze słowem dobrych życzeń do mieszkańców Wrocławka, do diecezjan. Czas Wielkanocy bowiem przynosi to chyba, co jest ludziom najbardziej potrzebne. Przynosi nadzieję i optymizm. Święta Wielkanocy to są prawdziwe święta nadziei. Nadziei, która dotyczy tego, co w nas jest mroczne, byle jakie, nieudane. Mówimy, że Chrystus jest zwycięzcą grzechu, śmierci i piekła. Ten grzech i ta śmierć duchowa, one lubią znaleźć sobie miejsce w naszych sercach. Dlatego w tych sercach potrzebne jest przyjęcie zmartwychwstałego Jezusa. Moje życzenia są zatem takie, żeby jak najwięcej z nas zdecydowało się na takie otwarcie i zaproszenie Chrystusa do tego, żeby w naszych sercach i sumieniach zamieszkał. Wesołego Alleluja.